Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj porozmawiamy o czasach kryzysów. Gdy to stare odchodzi, a tego nowego jeszcze nie widać. Co się blokuje, hamuje i nie wiesz jak dalej. Może masz wrażenie, że wisisz głową w dół, a nogami w górę. Szarpiesz się, szamoczesz, a jest coraz gorzej. Zrobiłeś już wszystko, a efekt jest nadal mizerny. Do realizacji Twojej idealnej wizji życia, szczęścia, spełnienia nadal daleko. Takie czasy, w których tracisz coś, co jest dla Ciebie ważne. Może Twoją pracę, może w Twojej firmie coś zaczyna się blokować. Finanse, miłość, zdrowie. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Co robić w takim momencie, gdy nie wiesz jak dalej? Taki temat na czasie, bo od kilku miesięcy sytuacja wygląda tak, a nie inaczej i dotyka każdego z nas, bez względu na to, gdzie jest, co robi, kim jest, jaka jest jego droga. Niektóre osoby tracą pracę, zatrudnienie, albo pojawiają się różne przerwy, pauzy, które znów wywołują strachy, obawy, niepewności, panikę. I wtedy najczęściej podejmujemy niewłaściwe decyzje. Dzisiaj otrzymasz ode mnie dokładnie 5 wskazówek. Z tego 2 są bezpłatne i możesz już dzisiaj zacząć. A 3 bazują na mojej pomocy osobistej. Jeżeli jesteś jednak tutaj po raz pierwszy, nazywam się Maria Bucardi. Od ponad 20 lat zajmuję się szeroko pojętym rozwojem osobistym i duchowym. Jestem autorką kilkunastu książek, które trafiły w dłonie kilkuset tysięcy osób na całym świecie. Z wykształcenia jestem nauczycielem akademickim i od kilkunastu lat prowadzę Akademię Omen Sententia, gdzie poprzez wykłady, lekcje, kursy i szkolenia pomagam odkrywać talenty, zdolności, przemieniać słabości w siłę, wady w zalety, pokochać siebie, ale przede wszystkim zrealizować marzenia, cele, by żyć w szczęściu, spełnieniu, radości, miłości i obfitości. Naturalnie pomagam również w trudnych sytuacjach życiowych indywidualnie. Dla mnie częścią mojego życia, taką najważniejszą częścią jest Ziemia i od długich, długich lat prowadzę medytację dla Ziemi w każdą pełnię księżyca, ale jestem również prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Natury Onosemina.org z siedzibą w Szwajcarii. I naszym celem jest tworzenie i przede wszystkim ochrona naturalnych ekosystemów. Takim przewodnim hasłem Onosemina.org jest, jeżeli używasz papieru, posadź drzewo, bo papier to drzewo, jeżeli pomijamy oczywiście papier bambusowy czy jakiś inny. Dzisiejsze spotkanie jednak, bo na mój temat wszystkie informacje masz poniżej w opisie, wszystkie linki, gdzie możesz poznać mnie głębiej i szerzej, mój profil działalności. Jednak przejdziemy teraz do naszego spotkania, bo o to pytacie mnie najbardziej i dzisiaj to 5 wskazówek. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że coś starego się kończy, a tego nowego jeszcze nie widać, coś się blokuje, hamuje, szarpiesz się, szamoczesz, trudności się piętrzą, cały czas tylko góry, bariery, tam jest Twój cel, a Ty jesteś tutaj. I do tego jeszcze dochodzą różne wpływy z zewnątrz, negatywne wpływy, jak na przykład aktualna sytuacja globalna. I nie wiesz jak dalej, bo masz wrażenie, że zrobiłaś już wszystko i zrobiłeś już wszystko, co w Twojej mocy, by osiągnąć Twoją idealną wizję życia, Twój poziom życia, również materialny, a tutaj nic. I jeszcze pojawiają się ciosy. Znajomi, przyjaciele się odwracają. Pamiętasz, prawdziwych przyjaciół zawsze poznajemy w biedzie i niestety w takich momentach często okazuje się, że ich nie mamy, ale również może ukochana osoba odchodzi, pojawia się jakiś kryzys w związku,
czy kryzys finansowy. Nie wiesz, jak dalej i masz wrażenie, że cokolwiek robisz, to jeszcze więcej złego się pojawia. Cokolwiek próbujesz naprawić, to jest gorzej. To tak jakbyśmy byli jak słoń w składzie porcelany, w którą stronę się poruszymy, to zazwyczaj naszym ogonem czy tyłem zrzucamy tę porcelanę. Czyli jest coraz więcej tych zbitych naczyń. Dokładnie takie momenty. To są momenty, w których zwykliśmy podejmować niewłaściwe decyzje, błędne decyzje, które wydają nam się dobre na krótki czas, ale w rzeczywistości ściągają nas jeszcze bardziej w dół i spadamy w takie bagno mokradła i grzęzawiska. Co robić w takim momencie? 5 wskazówek. Pierwsze 2 wskazówki, bardzo proste, które zalecam w takich lekkich sytuacjach, że dopiero coś złego się zaczyna i chcesz zrobić coś samodzielnie, chcesz jeszcze coś nowego wypróbować. Pierwsza, najważniejsza wskazówka. Zawsze, w każdym momencie, gdy coś się wali, burzy i blokuje, w każdym momencie, pierwszy krok to się wycofać. Bo jeżeli podejmujesz decyzję w panice, strachu, pod wpływem tych wszystkich blokad, to będą one negatywne i przyniosą jeszcze więcej negatywności. Dlatego należy się wycofać. Wycofać i zatrzymać, zanim poczynisz kolejne kroki, które będą jeszcze większym spadkiem w dół. Wycofać się. Wycofać się z tego wszystkiego, w czym jesteś zaangażowana i zaangażowany. Czyli jeżeli tracisz pracę, wycofać się z poszukiwania nowej pracy. Jeżeli tracisz ukochaną osobę, wycofać się z tych prób ratowania związku za wszelką cenę. Jeżeli twoje finanse spadają w dół, wycofać się ze wszystkich pomysłów, które pojawiają się pod wpływem strachu i paniki. Takie pomysły, by zaciągać kredyty, by prosić innych o pomoc, by wchodzić w różne spółki i tym podobne. Jeżeli zrobisz to pochopnie, mogą te decyzje być błędne. Na 99% będą błędne. Wycofanie się to jest pierwszy podstawowy krok. Gdy się wycofasz jednak, to nie chodzi tutaj o to, by usiąść w kąciku, płakać, rozpaczać, rozczulać się nad sobą, rezygnować, najgorsze co można zrobić to rezygnacja, czy wchodzić w jakieś stany depresyjne. Gdy się wycofasz, wykorzystujesz ten czas na to, by uspokoić wszystko w sobie, wybić się jak gdyby wyżej i popatrzeć na to wszystko z wyższej perspektywy. Popatrzeć na to wszystko, co zrobiłaś, zrobiłeś do tej pory i gdzie jesteś dzisiaj, a gdzie jest twój cel. Najlepiej z białą kartką papieru. Duża biała kartka papieru. Tutaj opisujesz najpierw twój cel, co chcesz osiągnąć, kim chcesz być, jakie są twoje marzenia. Tutaj opisujesz, gdzie jesteś dzisiaj, jakie trudności, jakie rzeczy udało się już osiągnąć, jakie bariery się pojawiają i wracasz do przeszłości i zastanawiasz się, jaką drogą podążałaś, podążałeś, jakie decyzje podjęłaś, podjąłeś i jak to wszystko miało wpływ na to, gdzie jesteś dzisiaj. Gdy popatrzysz na to wszystko z góry, w ciszy, w spokoju, samodzielnie, najlepiej w samotności, bo w takich momentach kryzysowych często zwykliśmy rozmawiać o tych problemach ze znajomymi, z rodziną, z przyjaciółmi, terapeutami, coachami i tak dalej. W rzeczywistości pierwszym krokiem jest się wycofać i popatrzeć na wszystko samodzielnie. Najpierw patrzysz na wszystko samodzielnie, a później dopiero będziesz decydować o kolejnych posunięciach. Bo jeżeli od razu szukasz rady u kogoś,
to ten obcy wpływ, twoi przyjaciele, twoi znajomi niekoniecznie chcą dla ciebie dobrze. A nawet jeżeli chcą dla ciebie dobrze, to mają swoje szufladki, mają swoje bariery, swoje ograniczenia, które z tobą nie mają nic wspólnego. Dlatego najpierw wycofać się, popatrzeć na wszystko z góry, popatrzeć na wszystko z tej wyższej perspektywy i zrobić tą analizę sytuacji, w której jesteś w tym momencie. Dokąd zmierzasz, gdzie jesteś dzisiaj, a jaką drogę masz za sobą. I wtedy gwarantuję ci, że już zobaczysz błędne posunięcia, więcej będzie dla ciebie jasne i może już w tym momencie tej samotności, wycofania się, może pojedziesz gdzieś albo pojedziesz tylko na łono natury, zaszyjesz się w tej samotności jak eremita, żeby to wszystko przeanalizować. Już wtedy mogą pojawić się nowe pomysły, nowe drogi, których wcześniej nie było widać, czyli pewne drzwi się zamykają, ale otworzą się nowe. Jeżeli po tej analizie, po tym pierwszym sposobie dzisiaj przedstawionym, nadal nie wiesz jak dalej, sposób numer dwa. Możesz oczywiście stosować je wszystkie. Sposób numer dwa to są moje karty online, bezpłatne, na mojej stronie www.bukardimaria.com. Tam w zakładce u góry masz karty. W tym momencie trzy rodzaje kart. Jedne nazywają się kartami ceremonii, drugie nazywają się kartami zwierząt mocy i trzecie nazywają się kartami kamieni mocy. Nie ma tutaj znaczenia, czy wierzysz w rzeczy duchowe, czy nie wierzysz w te rzeczy. To i tak działa. To i tak funkcjonuje i prędzej czy później się o tym przekonasz. Wchodzisz w tą zakładkę, uspokajasz wszystko w sobie, wybierasz jedną z tych talii kart, a następnie zadajesz w myślach pytanie. Na przykład, jak mam iść dalej? Jaki jest mój kolejny krok? Czy ta decyzja jest mądra? I losujesz jedną lub dwie karty, tak jak poczujesz w sobie. Gdy wylosujesz te karty, koniecznie od razu je zapisz na twoim urządzeniu, tak żeby je mieć, ewentualnie możesz je wydrukować, postawić sobie na twoim biurku, w twojej sypialni, by cały czas mieć te przesłania przed oczyma. Gwarantuję ci, jeżeli zastosujesz te przesłania, to wrócisz na tą właściwą drogę i znajdziesz rozwiązanie z tej aktualnej sytuacji, w której jesteś. Pamiętaj, że tutaj poniżej będzie również link. Możesz zapisać się na mój newsletter i otrzymasz bezpłatnie moją książkę, e-book, Jak rozmawiać z aniołami. Anioły. Naturalnie. Nie każdy w nie wierzy, ale większość ludzi w nie wierzy, bo one są, czy tego chcemy, czy nie chcemy, i tak są obok nas. Te istoty pozytywne, te istoty negatywne. Istoty pozytywne, anioły, czyli ci pośrednicy pomiędzy energią wyższą a ludźmi, które, anioły światła, stoją do naszej dyspozycji, jeżeli poprosimy je o pomoc. W mojej książce masz dokładnie przedstawione najważniejsze energie, bo to są energie, to nie są jakieś postacie konkretne, oczywiście możemy je widzieć w formie ludzkiej, w formie postaci, ale chodzi tutaj o energie, różne energie, które dopasujesz do twojej sytuacji. Jeżeli masz kryzys w miłości, jeżeli masz kryzys w finansach, jeżeli masz kryzys w sile, mocy, brakuje ci jakiejś motywacji, inspiracji, wybierasz konkretną energię i z tą energią pracujesz według wskazówek w mojej książce. Dwa pierwsze sposoby, jestem pewna, że już pomogą, ale jeżeli jesteś w trudniejszej sytuacji, nie masz już siły, nie masz już mocy, by działać samodzielnie, by pokonać kolejne trudności, to jest kolejne rozwiązanie, rozwiązanie numer 3. To są świece intencyjne. W moim sklepie mariabukardi.pl, pisane razem, zawsze razem, masz świece intencyjne w zakładce Rytuał świec intencyjnych. I teraz dobierasz świecę do konkretnej sytuacji. Jeżeli chcesz coś w życiu zmienić, świeca przemiany fioletowego promienia. Jeżeli potrzebujesz ochrony, świeca ochronna. Jeżeli potrzebujesz takiego oczyszczenia wszystkiego w sobie, świeca oczyszczająca. Jeżeli masz problemy ze zdrowiem, świeca na zdrowie, na poprawę zdrowia. Jeżeli masz problemy w sferze seksualnej, świeca seksualności.
problemy w sferze miłości do samego siebie, samej siebie lub związku, świeca miłości. I oczywiście świeca bogactwa, ale również inne świece do konkretnych sytuacji. I teraz zalecam wybrać jedną świecę i spróbować, jak się z tym czujesz. Świecę naturalnie wykonuję ja, czyli przy zamówieniu, już w sklepiku, piszesz mi w miejscu na uwagi Twoją intencję lub później przez e-mail opisujesz mi z numerem zamówienia tą Twoją konkretną sytuację, w której potrzebujesz pomocy i ja wykonuję ten rytuał do 72 godzin, chyba że czekam na jakiś odpowiedni znak, na przykład układ planet, jakiś moment energetyczny. Otrzymujesz wtedy informację, że pracuję nad Twoją świecą i po wykonaniu tego rytuału otrzymujesz wynik. Jeżeli wynik jest stuprocentowy, to ta jedna świeca powinna wystarczyć. Jeżeli wynik jest na przykład 30%, 40% czy 50%, to wtedy warto sobie zamówić jeszcze jedną świecę, żeby jeszcze wzmocnić tę energię. Jeżeli od dłuższego czasu masz takie problemy, to pamiętaj, że są również świece karmiczne, oczyszczanie karmy, różnych klątw, uroków, złego oka, bo często jest tak, że świetnie nam się powodzi, ktoś to widzi i rzuca po prostu takie złe oko i od tego momentu zaczyna nam się wszystko walić. Ale to czujesz, gdy zrobisz sobie takie podsumowanie przeszłości, to zauważysz, dobrze, wszystko szło świetnie od momentu poznania na przykład tej osoby i mam wrażenie, że to ta osoba rzuciła coś złego, jakieś złe życzenia, złe myśli, które teraz materializują się w moim życiu. Kolejny sposób dla osób, które naprawdę są w bardzo trudnych sytuacjach, nie wiedzą jak dalej, kompletnie zablokowanych, są długotrwałe rytuały, które prowadzę, czyli takie rytuały na przykład przez cały miesiąc, 30-dniowe, by odzyskać ukochaną osobę, by usunąć jakieś takie poważne klątwy i uroki, na przykład rodzinne, które ciągną się już poprzez ileś tam generacji, to również będzie opisane poniżej. Na mojej stronie mariabukardy.pl tam masz wszystkie kategorie i możesz spokojnie ze wszystkim się zapoznać, z opiniami innych osób, które korzystały z mojej pomocy, ale również z całym opisem, jak wszystko funkcjonuje. Kolejny sposób. Ile już mamy? Ostatni. Ostatni, najważniejszy sposób, który najprościej zastosować, ale wymaga takiej mini inwestycji. To są moje wykłady w uroczystej formie, tak zwane ceremonie. W tym momencie jest ich ponad 160, każda na inny temat. Ale masz dwie drogi, dwie możliwości. Jedną, że zamawiasz sobie konkretny jeden wykład, który Cię interesuje w mojej akademii i tam dostajesz do tego wszystkie materiały, czyli wideo dożywotnie, MP3 dożywotnie, PDF, czyli e-book dożywotnie. Możesz sobie wydrukować treść tego wykładu i z nim konkretnie pracować. W takich momentach, gdy coś się wali, a tego nowego jeszcze nie widać, polecam Ci przede wszystkim wszystkie wykłady z serii 160, bo wszystkie wykłady z serii 160 bazują na tej energii, coś się rozpada, coś się blokuje, coś się hamuje, jak stworzyć to nowe. Ale gdy wejdziesz na moją stronę, to tam masz dokładny opis każdego wykładu, tematu, co omawiam w danym wykładzie i pamiętaj, to są uroczyste wykłady, dlatego zawsze jestem w białej sukni i zawsze zaczynamy bardzo uroczyście. Od takiego nastawienia się psychicznego, energetycznego, oczyszczenia od wszystkich obcych wpływów i później jest dopiero temat danego wykładu. To jest ta wersja całościowa, dożywotnia. Jeżeli raz kupisz ten wykład, masz go przez całe życie i tutaj ta wymiana jest około 77 zł do 277 zł, w zależności od tego, jaki masz pakiet, ile masz w tym wykładzie dodatkowych materiałów lub jak długi jest dany wykład. Natomiast dla tych wszystkich osób, które są w momencie kryzysów finansowych,
kryzysy finansowe, wiadomo, liczymy każdy grosz. Jest jeszcze wersja za 33 zł na 6 dni. To jest dostęp do wszystkich moich wykładów. Gdy raz masz dostęp na 6 dni za 33 zł, to korzystasz ze wszystkich możliwych wykładów, ale tylko z filmów i tylko przez te 6 dni. Link będzie również poniżej. Czyli interesuje Ci więcej wykładów, nie wiesz jeszcze, czy to jest dla Ciebie, to wtedy zamawiasz sobie na przykład ten dostęp na 6 dni za 33 zł i oglądasz ten, oglądasz ten, oglądasz ten, czujesz, ok, to jest coś fajnego, to jest coś dla mnie, to mi pomaga, to wtedy zawsze możesz przejść do Akademii i kupić ten wykład dożywotnio ze wszystkimi dodatkami. Te 5 wskazówek będą dla Ciebie niesamowitą pomocą właśnie w takich sytuacjach, gdy coś starego odchodzi, tego nowego jeszcze nie widać, kryzysów wszelkiego rodzaju. Korzystaj z nich, a zobaczysz, że wszystkie Twoje marzenia i wszystkie Twoje pragnienia staną się rzeczywistością. Wszystko jest możliwe. Wszystko to, czego pragniesz, trzeba tylko wiedzieć jak. Wiele rzeczy można zrobić samodzielnie, a czasami wystarczy malutka pomoc z zewnątrz i od razu wybijasz się wyżej i bariery, problemy, trudności odchodzą. Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i pamiętaj, by subskrybować mój kanał na YouTube, ale również obserwować mnie w mediach społecznościowych i to najlepiej we wszystkich, ponieważ na każdej platformie społecznościowej publikuję inne inspiracje, inne motywacje, inne treści. Tam wiele rzeczy jest zawsze nowych, zawsze na czasie i gdy obserwujesz to, to dostajesz wszystkie powiadomienia. Możesz sobie wybierać to, co dla Ciebie najlepsze, co najbardziej dodaje Ci takiej siły, mocy, ochoty do życia i działania. Realizacji siebie przede wszystkim, Twojej indywidualności i niepowtarzalności. I na samym końcu z całego serca dziękuję za wszelką pomoc dla magicznej oazy, w której dzisiaj jesteśmy. Magiczna oaza jest tym pierwszym moim indywidualnym projektem stworzenia z pustyni, czyli miejsca zniszczonego przez człowieka i przez pożar lasu, tego oto wyjątkowego miejsca akupunktury na ziemi. Wszystko zostało stworzone od samego początku do samego końca przeze mnie własnoręcznie. Jest to również taka wskazówka, że wszystko jest możliwe, wszystko, cokolwiek jest dla Ciebie ważne, możesz osiągnąć. I z całego serca dziękuję za wszystkie darowizny dla naszego stowarzyszenia odosemina.org, bo dzięki tej pomocy możemy działać i szerzyć tą świadomość wśród ludzi i przede wszystkim tworzyć i chronić naturalne ekosystemy. Do zobaczenia wkrótce. Twoja Maria Bucardi.